I zostaną ze mną wszystkie te nawyki dotyczące aktywności fizycznej. 10 tysięcy kroków zostanie już ze mną na zawsze. Ja do tej pory co wieczór sprawdzam, ile mi zostało kroków i jak trzeba to dobijam. Zostanie ze mną na pewno aktywność rowerowa. To jest super pomysł, naprawdę, na to, żeby się przesiąść na rower. I wiem, że my wszyscy rozpieszczeni i rozleniwieni prowadzeniem samochodu zapominamy o tym, jak jazda na rowerze może być przyjemna. I zostanie ze mną na pewno to, że będę próbowała dalej utrzymywać kontakt z niektórymi dyscyplinami sportowymi, takimi na przykład jak jiu-jitsu czy pilates. I zostanie też ze mną korzystanie z pewnych maszyn medycyny estetycznej, bo jeżeli możesz się wspomóc maszynami, to czemu nie? To było bardzo intensywne 8 tygodni, ale jak widać, było warto. Małgosia jest zdrowa, świetnie wygląda, a przede wszystkim dobrze czuje się w swoim ciele. Jeżeli Małgosia będzie miała się odchudzać po raz kolejny, to po kolejnej ciąży, więc zobaczymy, nie? Dobra. Słuchajcie, ja dałam radę. Mimo 40 na karku, ponad, mimo urodzenia trzeciego dziecka, mimo tego, że ekstremalnie dużo przybrałam w trakcie ciąży, to można.